Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Spite porównanie Redmi Note 8T Asus Zenfone 6. Snapdragon 855 6 GB RAM, Snapdragon 665 4 GB pamięci RAM. Sprawdźmy, jak one działają, jak otwierają aplikacje, jak pozostają one w pamięci RAM, to są w przypadku gier. No i co? Lecimy. Allegro, wyczyszczone fony oczywiście, jak widzieliście. Więc tutaj, ups, mamy problem. No dobra, ale ups, mamy problem, było szybsze. W ogóle czekajcie, bo tu nie mamy Wi-Fi, tylko jakieś internety robimy. No, więc poczekajmy sobie, niech sobie nam ten... No, i jest gitara. AliExpress. No to widać, od razu Asus się ożył. Ceneo. Lansusa. Galerie. Też Asus. HBO Go. Who's the winner is? Then the winner is Asus. Następnie Ipla. Tym razem Motka. I jak dojadę.pl. Asusik. Ciach, ciach. Mapy. Asus. Player.pl. Też Asus. Olix. Asus. Pyszne.pl. Asus, Pizza Portal dla Asusa, sklepy dla Asusa, też Spotify. No to nie da się też dziwić, szybszy procek w Asusie, więc bardziej patrzcie sobie na różnicę w otwieraniu. Tu mamy pyk dopiero po chwili. TripAdvisor. I co, i co, i co, i tu jest tak, a tu chwilę po. Czekajcie, czy Twitter. Ja się gdzieś nie zapętliłem. Dobra, byliśmy na TripAdvisorze. Teraz poszedł Twitter. Bardzo dobrze. Uber. No tu szybciej, ewidentnie. Widać. Wykop. Pach, pach. I YouTube. Trach, trach. No i tak to wygląda. Ten był szybszy, to nie ma co się ukrywać. 855 Snapdragon. No, bardzo dobra jednostka. Lećmy z RAM-em. Co będzie w RAM-ie? Tu jest Allegro w RAM-ie, tu nie. Tu widzicie tak samo. Cena w ramie w Asusie, w Redminie. Galerie, tutaj pyk. HBO Go, to samo. Mega fajnie szybki jest odłowa w ramie. Interfejs ten w Asusie. Jak dojadę? Widać. Mapy, tu szybciej, tu w ramie. Player.pl, tu w ramie, a tu w ogóle nie dotknął się. Nie był w pamięci RAM. Olix, tak jak widać. Co portal, no zaraz będzie pyszne.pl, też widzieliście, czasami nawet nie mówię, ale widać, co jest teraz, sklepy były w pamięci Spotify, nie w Redmi, TapTalk podobnie, to podobnie, Twitter w ramie, tu poza, Uber w obu przypadkach w ramie, o ciekawie, wykop w obu w ramie i YouTube w obu w ramie. No, tutaj Asus, pierwsza klasa, lubię tak zarządzany RAM. To mi się podoba, tak każdy telefon powinien działać, nawet 4-gigowe czasami coś mogłyby tak podziałać. No co? A jajco, no nie. No to, o, Nokia 7.2, 6.2. Dobrze jest z RAM-em, tyle tylko powiem. Dobra, gry. Tu nie ma 9 asfalta, więc zaczynamy od asfalta 8. Wyczyściłem RAM, no i patrzymy, kto szybszy. Można się domyśleć, jakie różnice będą, zaraz zobaczycie. No i co? No i co, no i co? Motka była, no widzieliście, mi troszkę oko gdzieś uciekło, gdzieś indziej, no ale widzieliście, no dobra, jedziemy dalej, dalej mamy Temple Run 2, no ale tu już Snapdragon 855 nie zawodzi, pyk, odpalone, tu zrobimy też pyk, nie chcemy czekać na całą tą tak zwaną animację, jedziemy do Subway Surfers. Pyk. A tutaj dopiero teraz. Dobra. Następny smartfon. Smartfon. Dużo ich dzisiaj mam. Ale następną grą będzie Dead Trigger 2. I co tu się nam urodzi? To, że już tu się urodziło, a tu jeszcze się rodzi. No, dopiero teraz. Dobra. Tidim, tim. Asphalt Extreme. Jest dobrze.
ale nie tragicznie, jak to mawiał mój pan od fizyki. Jak ktoś kojarzy, to kto to tak mówił, to napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, czy ktoś wie. Jest dobrze, ale nie tragicznie. Unkilled. Co tu będzie dalej? Wygrana tutaj oczywiście Asusa Zenfona 6. Nie ma co się dziwić, musiało tak być. I mamy PUBG Mobile. Mobile tak zwany, dobra. No i tu chyba też sytuacja będzie dość klarowna. Zobaczmy tylko, czy są jakieś takie większe różnice, czy też nie. Speed to jest bardziej taki, może nie profan, tylko w celach po prostu naukowych, żeby było widać, jaka jest różnica między dwoma procesorami, a de facto dwoma smartfonami, bo już nieraz udowodniłem tu, że mimo że smartfony mają identyczne procki, identyczny RAM teoretycznie, a jeden działa szybciej, drugi wolniej, więc no zawsze jest to ale. Dobra, widzieliście, jak to wyglądało, zobaczmy, co będzie z RAMem. Asphalt 8, tu pięknie w RAMie, w Redmi dopiero się uruchomi. Temple Run 2, sytuacja taka sama. Pa, pa. Następnie mamy Subway Surfers, RAM poza RAMem. Ciach. Dead Trigger 2 w RAMie, a tu w ogóle się rodzi ponownie. Asphalt Extreme, obu smartfonach w pamięci RAM. Unkilled, tu w RAMie i tu też spoko, to jest dobrze. I mamy PUBG Mobile w RAMie, a tu się, no, ulało, tak to nazwijmy może. No, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. O, dopiero coś jeszcze ogarnia. Czyli Redmi Note 8T kontra Asus Zenfone 6. Wydajnościowo i w ogóle wiadomo Zenfone. Cenowo możecie się zastanawiać, sprawdzić ceny, zobaczycie, czy chcecie dopłacić, czy nie. Odnośnie jednego i drugiego są oczywiście playlisty. Możecie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. Oczywiście całe playlisty na smartfonie, które u mnie na kanale. Dzwoneczek, subskrypcja, patronajty, społeczności, pytania, komentarze itp. itd. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!